Michał Nowak, zapraszam na sport. Od sezonu 2025-26 w Plus Lidze będzie występowało nie 16 jak obecnie, a 14 zespołów. Prezesi klubów przegłosowali zmiany w sposobie rozgrywania jednej z najlepszych lig siatkarskich świata. W Warszawie odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Polskiej Ligi Siatkówki. Zapadła na nim m.in. decyzja dotycząca tego, jak rozgrywki Plus Ligi, w której obecnie występują Enea Czarni Radom, będą wyglądały przez kolejne lata. Prezesi klubów w tajnym głosowaniu zdecydowali o tym, że liga od sezonu 2025-26 zostanie zmniejszona do 14 zespołów. To jest w tej chwili jakby wynikające z uporządkowania kalendarza światowego, że został podzielony na ten sezon reprezentacyjny i sezon ligowy. Sezon ligowy został troszeczkę ograniczony do 30 terminów. 30 terminów powoduje to, że w przypadku 16 zespołów jest bardzo, bardzo trudnym albo prawie niewykonalnym do rozegrania. Stąd musiała zapaść decyzja zmniejszenia ligi do 14 zespołów, który gwarantuje jakby możliwość rozegrania tego sezonu z jak najmniejszą liczbą w środku tygodnia. Podjęta decyzja oznacza, że w sezonie 2025-26 rozgrywanych będzie 26 kolejek fazy zasadniczej, a nie tak jak obecnie 30. Kluby potrafią wypracować najlepszą i najmądrzejszą decyzję i taka została dzisiaj podjęta. Jakby optymalizację systemu grania do możliwości terminowych. W trakcie kolejnego spotkania prezesów Plus Ligi, które ma odbyć się na początku 2024 roku, zostanie ustalony system rozgrywek sezonu 2024-25, w których ligę opuszczą aż 3 zespoły. Przypomnijmy, że w tym sezonie z Plus Ligi spadnie jedna drużyna. Obecnie tabele zamykają Enea Czarni Radom. Piłkarze z regionu radomskiego mają za sobą ostatnie mecze w rundzie jesiennej trzeciej ligi. Radomska Broń była faworytem starcia z rezerwami Jagiellonii Białystok. W poprzednich 5 spotkaniach podopieczni Mateusza Dudka zdobyli 13 punktów i zajmowali 8 miejsce w tabeli. Rezerwy ekstraklasowej ekipy z województwa podlaskiego zajmowały 13 miejsce. W 25 minucie Radomian na prowadzenie wyprowadził Jakub Kowalski. Jak się potem okazało, więcej goli w tym spotkaniu już nie padło i Broń wygrała 1-0. Dla Radomian była to 4. wygrana z rzędu. Broń awansowała na 8. miejsce w tabeli grupy pierwszej trzeciej ligi i ma na koncie 29 punktów. Pilica Białobrzegi miała rozegrać mecz z Wiktorią Sulejówek, lecz przeszkodą okazała się zimowa aura. Boisko było pokryte warstwą śniegu, ale udało się je odśnieżyć i gospodarze chcieli rozegrać to spotkanie. Sędziowie jednak podjęli decyzję o odwołaniu meczu. Pilica przezimuje więc na przedostatnim miejscu w tabeli. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.